Witam Was w kolejnym filmiku z gry Elite Dangerous. Tym razem chciałem Wam pokazać dwie kolejne misje. Misję 7 i 9. Misji 6 i 8 nie pokazuję Wam, ponieważ one właściwie tutaj bardziej się nie różnią od innych. Chodzi w nich o po prostu o zniszczenie wrogów. No misja 7 dlatego, ponieważ jest tu Anaconda. Bardzo fajny, ciekawy statek. Dobrze uzbrojony, ciężki do zniszczenia. No i misja 9, gdzie walczą między sobą dwie frakcje. Czyli jest to bitwa z większą ilością statków, tak żebyście sobie mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj mamy dwóch skrzydłowych. Będą nam pomagać, też bardziej chyba będą skupiać ogień Anakondy na sobie, mam nadzieję. Oto i nasz cel. Anakonda, statek bardzo dobrze uzbrojony. Multikanon, laser talent. No jest tego tutaj trochę. Przelecę się pierw troszkę bliżej statku, żebyście go mogli zobaczyć z bliska. Świetne efekty dźwiękowe. Spróbujemy go zaatakować. Z tego co mniej więcej już tutaj zobaczyłem, najlepiej jest atakować Anakondę od strony silników. Tam jest martwe pole. Trzymać się za silnikami Anakondy. No i tam. Najpierw zdjąć jej osłonę, a później zająć się poszyciem. Oj, niepotrzebnie żeśmy się tu zbliżyli. No i właśnie już dostajemy z ciężko jest ją tutaj zniszczyć. I misja 9. Tutaj będzie większa liczba statków, kilka anakond, myśliwce. Przelecę przez sam środek.
już to byśmy zaatakowali. Damy sobie tutaj systemy teraz mocy. O, to i tak nic nie dało. To byłoby na tyle w tym filmie. Jutro zaczyna się premium beta. Także bardzo ważny dzień. Wiele osób, łącznie ze mną, tutaj czekamy z niecierpliwością na tą chwilę, kiedy będziemy mogli do premium bety zasiąść. Zapraszam Was w przyszłości na mojego bloga, na ten kanał YouTube. Na pewno wiele informacji, filmów będzie z postępów w premium becie. To tyle. Dzięki i do następnego filmu.